Dzieło o wielkiej doniosłości. Troska o rodzinę dziś. To dzięki świętej rodzinie, jako misjonarze, wyjeżdżający poza granice kraju, wezwani jesteśmy do obalenia murów, które dzielą, granic, które dyskryminują i planów, które tworzą hierarchię i wykluczają, by doprowadzić wszystkich ludzi do tego, by mieli udział w jednej rodzinie Ojca. To może się też dokonać w relacjach międzyludzkich, w świeckich strukturach, w rodzinie, z sąsiadami, w pracy. Papieże naszych czasów, święty Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek, postrzegają rodzinę jako kościół domowy i sanktuarium życia. Duchowe bogactwo życia świętej rodziny jest doskonałą podstawą odnowy moralnej i duchowej współczesnych rodzin i społeczeństw. Stawiamy sobie pytanie, czy zgromadzenie wypełnia zadania postawione przez Ojca Założyciela i czy jest wierne swoim zobowiązaniom, swojemu charyzmatowi. Dzisiaj tym pytaniem obejmujemy tematykę rodzinną, bo to jeden z naszych charyzmatów. W duchu Ojca Założyciela zgromadzenie podejmuje dzisiaj pracę nad duchowością świętorodzinną, kiedy troszczy się o formację tak alumnów w seminarium, jak i księży i braci zakonnych, gdy wydawane są materiały formacyjne. Włączyliśmy się w krajowy nurt zatroskania o rodzinę, prowadząc rekolekcje dla małżonków, ucząc dialogu małżeńskiego, rekolekcje dla narzeczonych, rekolekcje dla mężczyzn i ojców, dla kobiet i matek. Misjonarze prowadzą rekolekcje parafialne o tematyce rodzinnej. Alumni naszego seminarium niosą pomoc, a jednocześnie odbywają praktyki duszpasterskie w rekolekcjach rodzinnych. Misjonarze świętej rodziny w swoich parafiach tworzą wspólnoty apostolskie, w których małżonkowie i całe rodziny wpatrzone we wzór świętej rodziny pracują nad swoją duchowością, postępują duchowo i wprowadzają swoje dzieci na tę drogę rozwoju. To takie wspólnoty jak Kościół Domowy, Ekipy Notre Dame, rodziny nazaretańskie, neokatechumenat i inne. Ale to też wielka praca duchowa w apostolstwie dobrej śmierci, formułująca członków rodzin. To też mozolna praca nad młodzieżą uzależnioną, by przywrócić ich rodzinie i społeczeństwu. Czy możemy spokojnie spać przekonani, że jako synowie ojca Berthiera po 100 latach od jego śmierci zrobiliśmy wszystko, co do nas należy? Co zrobimy razem, by polska rodzina była lepszą, bardziej uspołecznioną i bardziej wierzącą? Czy już wizerunek świętej rodziny w Twoim domu kieruje Twoje myśli i modlitwy ku niej, wypraszając jej opiekę? Być może jakaś wspólnota apostolska już pomaga Waszemu małżeństwu i rodzinie wejść w pełnię zaangażowania w życie Kościoła? Być może żyjecie już pewnymi zobowiązaniami, które bardzo skutecznie wprowadziły Was na drogę aktywności duchowej i apostolskiej w duchu wezwania Jezusowego: wypłyń na głębię.